Proszę Państwa, 7 grzechów głównych w raportach środowiskowych, które taki dokument pojawił się w obiegu, a mówię o nim dlatego, że doczekam się oficjalnej odpowiedzi Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia, więc to nie jest jakaś tam pisułka, że ktoś coś wymyślił, tylko napisał człowiek z tytułem akademickim i ministerstwo uznało za celowo odpowiedzieć. Te informacje znajdą sobie Państwo w sieci. W każdym razie pani profesor Lebiedowska wymieniła takie grzechy. Stosowanie niewłaściwej metody obliczeniowej dotyczącej ustalania poziomu hałasu słyszalnego. Grzech drugi, brak analizy klimatu akustycznego na etapie planowania inwestycji. I trzeci, odnoszenie błędnych wyników obliczeń symulacyjnych do nieistniejących przepisów w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Żeby było jasne, jako Liga Walki z Hałasem my te trzy pierwsze grzechy chcielibyśmy przedyskutować, ale nie w gronie użytkowników środowiska, tylko w gronie naukowym. Mamy swoje pewne tutaj zastrzeżenia do tak sformułowanych tez, co nie oznacza, że kolejne tezy i że w ogóle w tamtych nie było prawdy. Była prawda, ale należałoby to sprecyzować. Natomiast tutaj nie mamy już zastrzeżeń. Grzech czwarty, bagatelizowanie oddziaływania dźwięków niskoczęstotliwościowych, czyli słyszalnych małych oraz infradźwięków. Grzech piąty, brak wizji lokalnej. W ogóle projektowane są nie wiadomo gdzie, bo wystarczy sprawdzić, czy projektant był w ogóle w terenie i czy wie, co tam się dzieje. No niestety często nie był, dlatego że okazuje się, że są budynki mieszkalne, o których on w ogóle nie wiedział i na mapach ich nie ma, a ludzie tam żyją. Grzech szósty, niska wiedza autorów raportów na temat funkcjonowania elektrowni wiatrowych, na temat ich emisji, ale też na temat programów, którymi się posługują, bo są ludzie niekompetentni. Uważają, że człowiek, który sobie kupił komputer i kupił program, to już może tym działać. Otóż małpa, która sobie kupi brzytwę, może się tylko pociąć. Grzech siódmy, błędne konkluzje finalne dotyczące oddziaływania hałasu od turbin wiatrowych. Takie to były te grzechy główne wymienione w dokumencie. A według mnie są dwa podstawowe problemy. Po pierwsze, raporty oddziaływania na środowisko, i to chyba wszystkie, są błędne, bo nie mogą być dobre. Ja takie stanowisko zajmuję w komisji sejmowej. Tak to są błędne, bo lub są niezgodne z prawem. Gdyż w Polsce nie ma obowiązującej metodyki pomiaru hałasu elektrowni wiatrowych, więc jak nie ma metodyki, a ktoś coś mierzy, to mierzy niezgodnie z prawem, bo tego prawa nie ma. No więc wnioski, które wyprowadza, są bez sensu, bo nie ma do czego tego odnieść. Jeśli się nie wprowadzi normatywów prawnych, jasnych przepisów, to nie będzie można powiedzieć, czy coś jest z tym zgodne, czy jest niezgodne. Prawda? To jest chyba logiczne. No niestety nie dla wszystkich, jak widać. I są sporządzane te raporty oddziaływania na środowisko, są sporządzane w oparciu o przepisy ministra środowiska dotyczące hałasu instalacyjnego, który ma się nijak do hałasu elektrowni wiatrowych. To jest zupełnie inna specyfika. No chociażby z tego powodu, że elektrownia wiatrowa jest 100 metrów nad gruntem, chociażby z tego powodu, że elektrownia wiatrowa emituje hałas tonalny i wiele jeszcze innych powodów. I chociażby z takiego prostego powodu, że metodyka pomiaru instalacji wymaga braku wiatru, a elektrownia wymaga, żeby on właśnie był. I pomiar hałasu elektrowni przy braku wiatru to jest po prostu kompletna paranoja. Niestety w większości raportów czytam prędkość wiatru 1,3 metra na sekundę. To znaczy, jak Państwo widzieli z wykresu, turbina stoi. No to co tam ma hałasować? Nie dajmy się ogłupić. Także pomiary bez wiatru są po prostu bez sensu. Dalsze wyniki. Tym razem Federalny Instytut Geofizyki i Zasobów Naturalnych w Hanowerze, w Niemczech. Takie podaje. W odległości 100 metrów od elektrowni wiatrowej pojedynczej poziom hałasu infradźwiękowego waha się od około 110 dB dla jednej turbiny do 120 dB dla 12 turbin. To tak należy oczekiwać mniej więcej, dlatego że jest 10 źródeł, to jest 12 źródeł, no to powiedziałem, 10 to jest 10 dB, więc to się wszystko zgadza nawet na oko. Fakt, że nie wiemy, co to są za infradźwięki w jakichś częstotliwościach, nie podane było, no ale pan licho. W odległości 500 metrów od tej turbiny jest jeszcze 85 dB dla jednej turbiny i
95 za 12. To jest piekielnie dużo. Niech wam nikt nie mówi, że tego nie słychać. To słychać całym ciałem się czuje. 95 decybeli, jakbyśmy wrócili do tego wykresu, co pokazałem, to człowiek cały tygocze chociaż nie słyszy. No nie wiem, czy to jest przyjemne życie w takich warunkach. To jest ich wykres, proszę państwa, z ich dokumentu dla Urzędu Marszałkowskiego. To nie są wymysły ekologów. Ja analizuję dokumenty, które dostaję w pracach komisji. Nad tym pracuje komisja sejmowa. Proszę państwa, proszę zobaczyć, to jest ilustracja tego. Natężenie infradźwięków rejestrowane w różnych odległościach od siłowni wiatrowych. To są kilometry. To są kilometry, nie metry. Tutaj przecięcie z tym poziomem około 70 decybeli jest od 2 do 10 kilometrów. Także pytanie o 100 metrach czy 200 to jest po prostu pytanie bez sensu, bym powiedział. Propagandowe bez sensu. To nie są wyniki ekologów, to są wyniki duńskie.